Ogromna demonstracja dzisiaj w Mińsku. Szacuje się, że około 250 tysięcy zebrało się w centrum miasta. Ci ludzie spod budynku rządu przyszli pod stelę, monument, pod którym dwa tygodnie temu, kiedy miał miejsce dzień wyborów, również miał się tutaj odbyć mityk, ale wtedy siły OMON-u zaatakowały zbierających się ludzi. Tam dalej widzimy, że OMON też stoi, stoją żołnierze wojsk wewnętrznych, stoją barierki. No i ogromna liczba ludzi, która tutaj przyszła, powoli się już rozchodzą, ale tym niemniej no, wiele tysięcy osób jeszcze stoi na dole i podchodzą bardzo blisko do właśnie do OMON-owców i do tych żołnierzy wojsk wewnętrznych. Co jakiś czas słyszymy okrzyki. Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Niech żyje Białoruś, to jeden z tych najbardziej popularnych, ale też tam można było usłyszeć okrzyki pod adresem właśnie OMON-owców i żołnierzy wojsk wewnętrznych. Hańba, też przypomnienie o tym, komu składali przysięgę. Ten dzisiejszy dzień od rana był trochę nerwowy, dlatego że pojawiały się informacje o gromadzeniu sprzętu, ciężkiego sprzętu służącego do rozpędzania demonstracji. My sami widzieliśmy samochody z armatkami wodnymi, specjalne samochody do właśnie do przemieszczania się i do rozbijania tego typu demonstracji. I kiedy przyszliśmy na plac przed budynkiem rządu, tak naprawdę było stosunkowo niewiele osób. Przed tą godziną 14, dopiero o 14 zaczęły ściągać kolumny mieszkańców Mińska i zapewne też przyjezdnych osób z różnych jakby z części tego miasta. I w przeciągu godziny, gdzieś do 15 godziny, ten plac się zapełnił. Ludzie weszli też na część jezdni. Natomiast no, później po godzinie, po dwóch godzinach w zasadzie demonstracji tam ruszyli w kierunku właśnie steli, przeszli kilka kilometrów po to, żeby tutaj się zebrać. To jest ta końcowy punkt dzisiejszej demonstracji. Widzimy, że ludzie się już powoli rozchodzą, ale tym niemniej do końca nie wiadomo, jak też zachowa się władza, dlatego że rzeczywiście w różnych częściach tego miasta jest zgromadzony ciężki sprzęt. Są, stoją ciężarówki z funkcjonariuszami OMON-u i z żołnierzami. No i pytanie jest takie, co będzie w poniedziałek, dlatego że prezydent Łukaszenko zapowiedział już pewne działania, jak na przykład zamykanie zakładów pracy tych, które strajkują. Więc pytanie jest takie, czy po tej akcji będą miały miejsce dalsze represje ze strony władz.